I siema, siemek, pa, ja jestem Kokolino, przepotężny włodarz, czy jakoś tak, haha. Zaraz se muszę kupić Mustanga, ale nieważne. Ogólnie witam was w Fame MMA. Ogólnie może to nie będzie mega ekscytujący, bo to jest pierwszy odcinek, czy nie ma żadnych efektów specjalnych, wybuchów i innych takich, gdyż brakuje nam sponsorów. Mamy taką prowizoryczną salę, wynajętą, tak zbudowaną. Więc jeżeli ktoś chce zostać naszym sponsorem, to na dole jest link do donate'ów. I taki sponsor kosztuje 10 zł i się mega opłaca moim zdaniem, gdyż macie swoje niki, będą na ścianach wisieć, na stresach będą wasze niki latać, wasze firmy udawane albo wasze niki, zależy co będziecie chcieli. I każdy donate, każda dyszka buduje nam lepszą salę, więc mam nadzieję, że jak najwięcej osób się dorzuci i zapraszam was do kolejnego odcinka na tym kanale, a do pierwszego odcinka Fame MMA! Haha! Jeszcze zapomniałem wspomnieć, zostawcie suba raz, łapkę w górę, jak chcecie więcej odcinków. I tu mamy pierwszą parę, Mateusz kontra Miłosz MMF. Chcecie coś powiedzieć o sobie? Chcecie coś powiedzieć do siebie? Nie. Jak myślicie, kto wygra? O, widzę, że tu Mateusz już zaczyna do Miłosza. Taka wkurzenie zawodnika. Dobra, jesteście gotowi? Chyba są gotowi. To zapraszam do oktagonu. No to proszę państwa, mamy pierwszą rundę. Pierwsza runda. W lewym narożniku Miłosz, w prawym narożniku Mateusz. Obstawiacie w komentarzach, kto wygra. Ja szczerze obstawiam Andrzeja. Dobra, jak powiem teraz, to się walicie na śmierć i życie. 3, 4, teraz start, fight. O, Miłosz podchodzi, Mateusz cios na wątrobę. O, Mateusz prowadzenie ma mocne. O, ale unik Mateusz. Miłosz wali. Mateusz wali, Miłosz unik. Ale podbródkowy poleciał. Ale uniki. Coś czuję, że chyba Mateusz dostanie. Ale do... I Miłosz nokautuje Mateusza w tym momencie. No to ogólnie Mateusz gratuluje przegranej. A tak serio, Mateusz, tobie gratuluję, przejścia do finału. W tym momencie właśnie bierzesz udział w walce o 500 000 i właśnie zobaczymy, kto będzie twoim przeciwnikiem, więc zapraszam was do drugiej już walki. No dobra, ekipa, przyszedł na czas na walkę wieczoru. Mamy godzinę 22:58, a o godzinie 23 się zaczyna walka wieczoru. 23 i mamy walkę wieczoru. Tutaj mamy Majka i mamy tutaj Filipa. Majki Filip, a ty Mateusz, no niestety musimy cię pożegnać, gdyż no przegrałeś. Dobra, znacie panowie zasady. Jak powiem teraz, to się walicie na śmierć i życie i ten, kto wygra, dochodzi do finału i będzie walczyć z Miłoszem o 500 000 dolarów. Gotowi jesteście? 3, 4, start, fighting. O, tutaj, o, ale ostre wymiany ciosów. Filipek jest na prowadzeniu, ale unik, ładnie, ale uniki, ale dostał na dziąsło. I do rogu, go. Dawaj, do rogu go, Filipek, do rogu go. Majki, nie daj się, do rogu. Majki do rogu ucieka sam. O, biegają tu po oktagonie całym, po całej klatce biegają. Ej, ale włodarza się nie kopie. Na łzy Miłoszem i ten, kto wygra, dostaje 500 000, więc ekipa, zaraz się widzimy w walce wieczoru, a wy zostawcie suba oraz łapkę w górę, żeby nie przegapić większej ilości takich zwariowanych materiałów. No i proszę państwa, mamy walkę wieczoru, walkę finałową, drugą walkę wieczoru, tylko tym razem finałową. W lewym narożniku Mike, w prawym narożniku Miłosz.
To jest walka wieczoru, finału wszystkich UEFA czempionów i innych takich. Znacie zasady, panowie? No to Tak. 3, 4, start, fighting! No, proszę państwa, tu nawet nie będę komentować, kto wygra, ten wygra. Dwóch najpotężniejszych zawodników dzisiejszego wieczoru. Co? Nie, co? Ale knockout. Miłosz wygrywa przez knockout taktyczny. Miłosz wygrywa przez knockout taktyczny. Miłosz prawie że niedraśnięty i wygrywa przez knockout taktyczny. No, nie wiem jak mam to skomentować. Dobra, Miłosz, opowiedz, jak ci się walczyło? Czy jesteś dumny z wygranej? Czy ja, opowiedz, jakie miałeś emocje podczas walki? Jak się czułeś? Tak powiem, to bardzo się stresowałem, bo myślałam, że przegram, szczerze. Ale tak, to się bardzo cieszę, bo chyba zarobiłem swoje pierwsze pieniądze w GTA praktycznie tak łatwo. W sumie legalnie, można powiedzieć. No. Dokładnie tak. A jeżeli wy chcecie, ekipa, wziąć udział w takich właśnie walkach, trochę legalnych, trochę nielegalnych walkach, w klatce, w oktagonie, jak widzieliście, to są knockouty nawet taktyczne, wszystko jest dostępne. Jeżeli chcecie wziąć udział w takich walkach, to zostawcie teraz suba oraz łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu chcę walczyć, albo zapisuję się i wbijacie też na Discorda. Też pamiętajcie o wspieraniu tych walk, możecie zostać sponsorami właśnie takich walk, będzie wasze niki wszędzie tutaj rozpisane, rozświetlone na sterowcach. Wszystko wam wytłumaczę na początku odcinka, więc jak ktoś nie słuchał, to sobie cofnijcie, więc trzymajcie się i cześć!